Moi drodzy, jeden z najważniejszych materiałów odnośnie tradingu na tym kanale, a pomówimy sobie oczywiście o zarządzaniu ryzykiem, które bardzo często jest pomijane przez początkujących traderów, szczególnie ze względu na to, że nie jest tak atrakcyjne jak ogromne zwroty, które bardzo często właśnie przyciągają ludzi do tradingu. Natomiast, powiadam Wam, nie ma nic istotniejszego niż zarządzanie ryzykiem. Zarządzanie ryzykiem to jest Wasz najlepszy przyjaciel. W drodze do bycia spekulantem, który konsekwentnie wychodzi na plus. Żadna, ale to żadna strategia bez odpowiedniego zarządzania ryzykiem nie ma sensu. Dlaczego? Dlatego, że nie ma strategii, która ma stuprocentowy win rate. Oznacza to, że strata jest immanentną częścią tradingu, immanentną częścią życia każdego spekulanta. Dlatego musicie sobie to po prostu wytatułować w waszych mózgach, wytatułować w waszych głowach i zrozumieć to, że bez odpowiedniego zarządzania ryzykiem, jeśli nie macie wujka milionera albo brata milionera, który cały czas będzie wam pożyczał pieniądze na wasze głupie all iny no to niestety, ale musicie dbać o swój kapitał, a dbanie o swój kapitał jest możliwe tylko dzięki, dzięki odpowiedniemu zarządzaniu ryzykiem. Dobra, przechodzimy od razu do tabeli. Tabela, która jest wzięta prosto z Neta, oczywiście, i wklejona do TradingView, ale jakże przepotężna. Ten mały kawałek tutaj obrazka to jest jedna z najpotężniejszych rzeczy, jaką możecie mieć. Szczególnie na początku swojej przygody z tradingiem, a skupimy się od razu z miejsca na, na tym, co przedstawia ta tabela w kontekście risk to reward 1 do 2. Ta tabela nie pokazuje nic innego jak odpowiednie ryzyko do wygranej, ta proporcja, ile wystarczy razy procent mieć rację, żeby wyjść na 0, a ponad ten procent wychodzimy na plus. Więc skupmy się tak naprawdę na, na początku tym najpopularniejszym risk to reward, czyli 1 do 2. Już większość pewnie zobaczyła, że wystarczy mieć tutaj 33,33% ,33 razy rację. To jest ponad połowa razy, kiedy się mylicie. Ponad połowa. Czyli wystarczy mieć mniej niż tak naprawdę połowę razy rację, żeby wyjść na zero. To jest 33,33%. ,33%. A na przykład 35-36%, jeśli wasz win rate wynosi tyle przy ryzyku, przy risk to reward 1 do 2, już wychodzicie na plus. Czyli to jest ponad połowa razy, kiedy jesteście w stanie się pomylić. Ja zaraz Wam przedstawię jeszcze coś innego, ale przejdźmy sobie do jeszcze lepszej rzeczy, czyli 1 do 3. Oczywiście, bardzo często jest tak, że dla początkujących traderów ciężko jest znaleźć takie, takie możliwości spekulacyjne, które dadzą na przykład właśnie 1 do 3 i w ogóle, żeby wysiedzieli taką, taką już, takiego trajda. Natomiast popatrzcie i zwróćcie uwagę na tą ważną rzecz. To jest 25% razy, kiedy musicie mieć rację. 25% razy. Czyli to jest 1 czwarta wszystkich waszych decyzji spekulacyjnych i już wychodzicie na zero. A wystarczy mieć te 28% i już wychodzicie na plus. Rozumiecie tą zasadę tutaj? Czyli to jest tak proste, a jednocześnie tak trudne dla wielu traderów, nawet doświadczonych traderów. Żeby dać wam przykład, który jeszcze bardziej wam to wszystko uświadomi, uświadomi tak? Na przykład na rynku właśnie Forex handel odbywa się poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, 5 dni w tygodniu, tak? Weźmy pod uwagę, że na przykład macie właśnie risk to reward 1 do 3. Czyli skupmy się na tym. Poniedziałek macie losa. We wtorek macie losa. W środę macie losa. Myślicie sobie, tragedia. Trzy losy pod rząd. To nie ma sensu. Skam. I w czwartek macie wina. Wina ustawionego na sztywno 1 do 3. Wszystkie losy, które mieliście wcześniej, są wykasowywane. Więc teraz nawet jeśli zaczniecie przyszły tydzień od losa, to i tak de facto jesteście dopiero w zależności, jaki macie procent, jakim procentem gracie, to na przykład jesteście dopiero 1% w tyle, bo ten jeden win odrabia wszystkie wasze straty. I jedyne, co musicie robić, to trzymać się po prostu tego zarządzania ryzykiem. Niczego nie kombinować, niczego nie zmieniać. Jeśli macie strategię, która udowodniła wam na przestrzeni czasu, jeśli macie strategię, która udowodniła wam na przestrzeni czasu, że, jest, że się sprawdza, że ma sens, że Generalnie dla was daje ona na przykład win rate nie wiem tam 50 40%. Tu już wiecie, że strata będzie immanentną częścią waszego tradingu, ale wy nic nie zmieniacie. Wy nie szukacie teraz jakiegoś złotego grala. I to jest ten moment, przez który tak naprawdę 90% osób traci, ale nikt o tym nie mówi głośno, bo każdy powie oczywiście o wielu innych aspektach, że niski próg wejścia, to co sam mówiłem na TikToku. Natomiast prawda jest taka, że to to jest kluczem. To jest Niczym innym, tylko kluczem, bo wy będziecie się mylić. Będziecie się mylić, i pytanie jest, jak często będziecie się mylić, a nie czy będziecie się mylić. I musicie zacząć sobie zadawać po prostu prawidłowe pytania jako traderzy. Musicie zacząć myśleć kategorią, jak stracić jak najmniej, to po pierwsze, a po drugie. Jak odpowiednio zarządzać ryzykiem i trzymać się kurczowo tego, jak waszego najlepszego przyjaciela. Po prostu nie ma niczego ważniejszego, niż to zarządzanie ryzykiem. No i oczywiście ktoś może powiedzieć, no tak, no i zaraz pewnie jeszcze powiesz o tym, że najlepiej ryzykować 1%, tam maksymalnie 2%, czy nawet pół procenta na konkretnego tradera. No tak, oczywiście, że tak jest. No i znowu ktoś innym przyjdzie i powie, no i to właśnie nie ma sensu, bo ja mam kapitał na przykład 1000 zł i dlatego uważam, że. To nie, ma po prostu, to nie ma po prostu żadnego znaczenia. Oczywiście ma znaczenie i to ma ogromne znaczenie i dużo większe niż Wam się wydaje. Dlaczego? Dlatego, że to skill jest istotny. To będzie teraz mocno kontrowersyjne i dziwne, co powiem, ale w obecnych czasach Wasz kapitał nie ma znaczenia. Po prostu. Mamy konta fundowane, mamy tak zwany prop trading. Prop firm trading, tak? Czyli, czyli tak naprawdę firmy, które udostępniają wam duże konta tylko i wyłącznie za to, że pokażecie im, że potraficie zarządzać ryzykiem. To za to dostaje się te konta. Za nic innego, za to, że przychodzicie i pokazujecie, tak, ja jestem tym traderem, który potrafi zarządzać ryzykiem. I tyle. Jedyny kapitał, który potrzebujecie, to na wykupienie wtedy takiego challenge'a i koniec. Natomiast bez tego, co widzicie tutaj, to nie ma sensu. Po prostu, bez tego wasz trading nie ma sensu. I oczywiście będą osoby, które będą mówić, a ja tam wchodzę o linco chwilę w jakieś krypto, tu coś mi się zarobi, tu... Jasne. A są ludzie, którzy będą mówić, ja idę do kasyna i walnę tam na Blackjacka albo na co innego jakąś kasę i nagle przychodzę i mam 10 razy tyle. Oczywiście, że tak. No ale pytanie, czy wy chcecie być hazardzistą, czy wy chcecie być spekulantem, który odpowiednio zarządza ryzykiem. Bo oczywiście można być spekulantem, który skupiony jest dużo bardziej na hazardzie i na tym, żeby nie skupiać się na tym. Można wrzucać całą swoją kasę co chwilę w jakieś, w jakieś, w jakieś trady, wchodzić all-in, tracić wszystko i później podnosić się do, do, od zera. No jasne, że tak. No, jasne, że tak, pewnie. To jakby to nie wyklucza tego, że taka osoba nie jest spekulantem. Taka osoba również jest spekulantem. Wielu doświadczonych spekulantów robi to w ten sposób. Tylko zadajcie sobie pytanie, czy wy chcecie w ten sposób właśnie traktować trading. Czy jesteście na tyle zapasjonowani tradingiem i to jest na tyle dla Was rzecz tak istotna, że to, że chcecie mieć rację, to kładziecie po prostu na to wszystko, co posiadacie. No, mało osób po pierwsze robi coś takiego, mało osób chce robić coś takiego, i ja czegoś takiego po prostu może nie, że nie pochwalam, ale to nie jest mój styl. Mój styl to jest to. Mój styl to jest nic innego, jak po prostu odpowiednie zarządzanie ryzykiem. I całe wszystkie moje strategie są banalnie proste. Banalnie proste, dlatego że strategia to jest tak naprawdę 15, 20, 10%, w zależności jak kto będzie na to patrzył. Natomiast to, co jest najistotniejsze. Tym wszystkim to jest to. To jest to. To jest ryzyko, do stra... to jest po prostu ryzyko do wygranej, nic więcej. Risk to reward. Spójrzcie sobie na przykład na 1 do 4, 20% i tak dalej, 16%. Oczywiście 1 do 4, 1 do 5, 1 do 10%. To są, to są rzeczy, które na początku będzie bardzo ciężko wielu osobom osiągnąć. Ale samo to 1 do 2. Popatrzcie, jakie to jest idealne. To jest 1 do 2. I macie, wystarczy, że będziecie mieli 33,33% 33 razy rację. Nagle zmienia się perspektywa. Nagle coś w głowie przeskakuje. Nie? Że kuźwa, czyli ja, czyli ja mogę tracić. tak? Czyli ja mogę nie mieć racji, a w długoterminowo będę wychodził na plus. Zajebiście, nie? No właśnie. Czyli tak jak wspominałem, to jest wasz najlepszy przyjaciel. Moi drodzy, jeszcze raz powtarzając rzecz, o której mówiłem wcześniej. Ja wiem, że każdy z Was chciałby od razu ogromne zwroty, że każdy z Was myśli o tradingu jako o czymś, że wrzucacie stówkę, wyciągacie 10 tysięcy za tydzień, ale nie tak to działa. Najlepszym skillem, jakim możecie mieć, będąc spekulantem, jest odpowiednie zarządzanie ryzykiem, które nie jest trudne, ale wymaga od Was dyscypliny i tego, żeby raz na zawsze pogodzić się, że prawdopodobnie to, co Was przyciągnęło do tradingu, jest fałszem, i trzeba to wywalić swoje głowy, ze swojej głowy, i na tego miejsce wrzucić taką właśnie oto tabelkę. Tabelkę, która mówi jasno, że będę tracił, będę się mylił, ale z odpowiednim zarządzaniem ryzykiem, w tym wypadku na przykład 1 do 2, mogę się mylić. I to jest żaden problem. Mogę się mylić tak, jak wspominałem, trzy razy z rzędu, mogę się pomylić cztery razy z rzędu, i mieć później parę winów i tak będę wychodził mega, mega na plus, dlatego że strata jest immanentną częścią każdego tradera. Dobra, chciałem to, żeby ten odcinek trwał maksymalnie 10 minut, mniej więcej tak się udało. Trzymajcie się, jeżeli Wam w czymś ten materiał pomógł, no to oczywiście zostawcie po sobie znać. Tak, trzymajcie się i cześć.